Od kiedy weszło ma hostów? Od początku, od castingów. No to jest hit. Na wójta gminy idziesz, tak? Na burmistrza. Zależ. Na burmistrza? No dobrze. On dumnie reprezentuje barwy. Takie jest, od zawsze na zawsze. Słuchaj, oferty ostatnio za ciebie były. Jakie? No 20 tysięcy podobno z trzeciej ligi. Nic nie słyszałem, nikt nie dzwonił. Dzwonił, wiesz o tym, że dzwonił. No wiem, że dzwoni, nie do mnie, więc nie wiem. I co, odchodzisz? Gdzie? Nic, nie odchodzę. Gram dzisiaj czwarty mecz sezonu. Takich spekulacji jeszcze kupa czasu. Bazdi, jakbyś ty dzisiaj grał na Kowala, a wiedziałbyś, że on debiutuje, to jakbyś go potraktował jako stoper? Na pewno by było ciekawie. Męska gra. Ale coś byś chciał mu na pamiątkę zostawić, rozumiem, tak? Oczywiście, napiszę. Myślisz, że tam ci się nastawiał na niego negatywnie, czy nie? Oczywiście, że tak. Ale jak coś, to wejdziesz. Pomogę Wojtkowi, na pewno wejdziesz. Dobrze. Mam już dosyć. Po 10 mam minut. Mam dosyć. Kowal, co zadecydowało o tym, że to dzisiaj jednak debiut, co? Po pierwsze i najważniejsze, to co obiecałem. Spadek temperatury poniżej 20 stopni. Jest? Jest. No gram. Słuchaj, a to, że jesteś w pierwszym składzie, bo jednak to zaskoczenie, to jest decyzja tego pana trenera za nami, czy twoja jednogłośna? Decyzja ostateczna należy do trenera, ale widział no, mnie... No wyczytał ciebie w składzie, ale widział mnie, w czwartkowym treningu uczestniczyłem, także już z całą drużyną, także wiesz, spójrz na boisko, no ciężko tu się zajebać. Wojtek, trzeba wreszcie ludziom szczerze powiedzieć, co to jest za zjazd z pierwszej ligi, cały sezon rozegrany rok temu w Olimpii Grudziądz, do B-klasy. Tego się nie spodziewałem, że klub B-klasowy będzie w stanie finansowo przebić wszystkie możliwe oferty, także to jest cała ta tajemnica. Okej, okay, a w takim razie, bo wiesz, Mati Oszust na przykład, my się tu nim chwalimy, że najlepszy bramkarz w lidze, że generalnie wybronił nam już nie jeden mecz, mimo że początek sezonu, a zagrał w pierwszej lidze 4 mecze, no ty w Ekstraklasie zagrałeś 20 parę, tak? W Koronie, więc generalnie mało kto się ciebie tutaj spodziewał. No tak, ale na debiut ustaliliśmy takie nietypowe miejsce. Prezes stwierdził, że żeby uciec przed presją, żebym się przypadkiem nie spalił, lepiej, żebym pierwszy mecz zagrał na wyjeździe. Byłem zmuszony, bo wszyscy bramkarze wyjechali. To prawda. Podziękuję im osobiście za to, że udało mi się wygrać rywalizację. Powiem ci nawet, że jeden bramkarz dzisiaj, to nie jest na żywo, więc możemy to mówić, oświadcza się dzisiaj swojej dziewczynie, ale nie mówimy który, bo jeszcze jakieś przecieki pójdą i wiesz. Wojtek, skąd te spodnie? Słucham? Historia tych spodni, dawaj. Pierw mnie wszamał, a potem zwrócił. Gramy. Co? Dobra, mamy KTF. No, kurwa, poczekajcie, no, dawaj. Hej, KTF! Weszło! Kibice dla pieniędzy, tak? A jak? Gdzie są przelewy? Gdzie są przelewy? Hej, Stano, 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 gdzie są przelewy? Ja tak tylko kulturalnie a propos. Przelewy nie mają być w lewach. I nie mają iść z Wiednia. Ani w drachmach. Nagranie nie ma żadnej treści, po prostu się nagrywam, to jest przerażające. Bardzo przerażające, nie wiem, powinieneś tam nagrywać. Człowiek, no, w skupieniu tu jest, człowiek w skupieniu przed wejściem, żeby trema go nie zjadła. Na atak czy na obronę wchodzisz, Pazdi? Na atak. Do przodu, popatrz. Kurwa.
Kurwa, mamy problem, kurwa. Dlaczego mnie zdejmujesz? Ty grasz, po to dałem tam nas cieki, żeby grać i spoczę się dzisiaj. Kurwa, no ale kurwa grajesz czysz? No i co z tym no gramy, jak ty grasz. Andrzej, tu jest twardo. Panie Wojsku? Lepsi, ja tu jest twardo jak skóry. No to co, no kurwa mi pasuje. Element każdej dobrej drużyny. Tuż poproszę. Do szatni chcę. Pana łydka. Na puchła, co? Nie, no nie na puchła, tylko wiesz, bo poszła do góry. Dobra, nic jej nie będzie. Tutaj żeśmy się zastanawiali z Samuelem, że... I nigdy nie setki. Zastanawialiśmy z Samuelem, jak ty to wszystko jednak przytrzymujesz psychicznie, bo tam kibice trochę cię obrażali, ale ja powiedziałem, że no jak ty byś się przejmował, że kibice gdzieś tutaj na takim, no powiedzmy sobie szczerze, wygwizdowie obrażają i ty byś się tym przejmował, no to chyba musiałbyś szybko do szpitala jakiegoś psychiatrycznego, bo to na nerwy by ci wkroczyło. Trzeba spokojnie chyba. Nie, no na luzie, tym bardziej, że jak się skupią na mnie kibice drużyny przeciwnej, to drużyna ma spokój, a przecież o to wszystkim chodzi, no. Trzeba być troszeczkę inteligentnym czasami, no. Odciążam zespół, no. Powiedz mi, ty grałeś kiedyś na takim boisku małym podczas kariery, czy to jest słuchaj, nie. Drugi raz i drugi raz na tym samym. Kiedyś w absolwencie grałem w A-klasie w 2005 roku. Wygraliśmy tutaj 5-1, wtedy to się nazywał drużyna UKS Bożencin. I pamiętam to boisko, takie było. Tylko, że no wtedy to po pierwsze miałem 15 kg mniej wagi i jakoś tak lepiej byłem przygotowany. To teraz dopiero dochodzę do siebie, ale spokojnie. No, na takich małych już nie zagramy. Najważniejsze to było przyjechać, wygrać i wrócić do domu, chyba takich orlików już więcej nie ma w lidze. Słuchaj, my mówimy tu o różnych wydarzeniach, mniej przyjemnych, bardziej przyjemnych, ale przede wszystkim gola strzeliłeś. I to jest coś, co nas wszystkich zaskoczyło, czy siebie zaskoczyłeś i ile lat temu był ostatni? Ho, ale żeś! No nie, no już nie będę grzebał nie wiadomo gdzie, ale nie pamiętam, kiedy to było ostatni. Na Cyprze gdzieś. No musiał być na Cyprze. No nie, w absolwencie, no w A-klasie. W absolwencie. To w A-klasie, także spokojnie. No nie, chodzi tutaj bardziej chodzi... Z tego też powodu chciałem tutaj zagrać, bo wiedziałem jakie tu jest boisko wąskie. Wiedzieliśmy, to na ostatnim treningu sobie mówili i próbowaliśmy rozegrać, że wiemy jaki Madej ma wyrzut z autu, czyli na takim małym, no to może ci trafić w głowę, mało ci głowy nie urwać. Tak padła ta bramka, po prostu tam trzeba było tylko dostawić głowę. No ale widzimy dzisiaj, tak? I wiatr, i to boisko gdzieś kauczukowate, to się nie da gra w piłkę. Po prostu trzeba wykorzystywać te dośrodkowania, stałe fragmenty gry. Tak trzeba wymienić stąd 3 punkty i tyle.